Jestem osobą zorientowaną bardzo mocno na sukces i na zadania i tylko mówię o tym, o czym wiem. Nie opowiadam historii z książek wyczytanych, opowiadam historie, które przeżywam i doświadczam. I dzisiaj mam przyjemność stanąć przed Wami i opowiedzieć Wam trochę. Bo wiecie co? Chodzi o fajne życie. Chodzi o wasze fajne życie i to Wy jesteście odpowiedzialni za własne życie i chcę Was dzisiaj trochę zmotywować i pokazać Wam, że warto, żeby życie było naprawdę ekstra. A zatem przygotowałam prezentację. Możemy zacząć. Nie wiem, czy tam widać w ogóle, jest tak jasno? Ja jestem przeciwna w ogóle amerykańskim kampaniom, którzy mówią, każdy może być bogaty, każdy może odnieść sukces. Są trzy prawdy. Prawda święta, prawda i nieprawda. I to jest ta trzecia, nieprawda. Każdy może być, jeżeli tylko się odpowiednio przyłoży. Chciałabym zainspirować Was moim własnym życiem. Z daleka jestem od takiej ideologii, jak ornitolog uczy ptaki latać. Moja historia zaczęła się bardzo, bardzo dawno temu, kiedy byłam strasznie małym dzieckiem. Pojechałam na wieś, może troszeczkę ciszej poprosimy. Pojechałam na wieś i tam miała przyjechać bardzo bogata ciocia. Egzaltacja była niesamowita, poruszenie wielkie w domu. Ponieważ miała przyjechać bogata ciocia. Ja w ogóle nie wiedziałam, jak wyglądają bogaci ludzie. Bo wyobrażacie sobie, kiedy to było 40, może 50, 48 lat temu, skąd ja w ogóle mogłam wiedzieć, na czym polega bogactwo, o co z tym bogactwem chodzi? Wszyscy rodzice, wszystkie mamy wyglądały tak samo. Kraj głęboko socjalistyczny, kobiety w chustkach, pracowały w fabrykach. Czekaliśmy, aż rodzice wracają z fabryki i kupowali nam bułki albo oranżadę w proszku, którą lizało się, po prostu wkładało się palec. Bawiliśmy się wieczorami czy popołudniami w dwa ognie. Smakował chleb ze śmietaną i z cukrem. Takie były czasy, ale były piękne. Wszyscy rozmawialiśmy ze sobą, znaliśmy się. Czekaliśmy na telefon. Czekało się na telefon. Ja chyba po 18 latach rodzice oczekiwania w kolejce dostali telefon. No i nagle słyszę, że ma przyjechać ktoś bogaty. Ja w ogóle nie miałam jako dziecko wyobrażenia, co to znaczy być bogatym. I czekałam, kiedy przyszła ta upragniona sobota. Przyjechała już od samego rana, czekałam, aż przyjedzie ta ciocia, która jest taka bogata. Biegałam tam i z powrotem, furtka skrzypiała, żeby zobaczyć, czy już jedzie. I nagle przyjechał czerwony samochód. 48 lat temu czerwony samochód, to było w ogóle coś, to było wow. Otworzyliśmy bramę, ciocia wjechała. No i kiedy wyszła z samochodu, zobaczyłam coś niesamowitego. Zobaczyłam kobietę w złotych sandałach. Ja byłam w ogóle w szoku, bo ja nigdy takich butów nie widziałam. I w ogóle nie widziałam, żeby żadna z moich cioć, koleżanek, mam, ktoś z rodziny, ze znajomych, z sąsiadów, żeby miał takie buty złote. I na dodatek miała pomalowane paznokcie u nóg na czerwono i rude włosy. I bardzo mi się to podobało, nie rozumiałam, ale pomyślałam, skoro to jest bogactwo, to tak, to ja chcę być bogata. To ja chcę być bogata i przez większość mojego życia, jak zobaczycie w internecie, ktoś stuka moje nazwisko, to miałam rude włosy. Paznokcie zawsze mam wymalowane, u stóp bardzo mi się podobają. A złote buty do tej pory miałam wiele, ale rok temu porzuciłam wszystko. Porzuciłam korporację, porzuciłam luksus i wyjechałam do Azji. Porzuciłam wszystko, żeby spędzić czas w Azji. Wam też o tym po prostu opowiem. Co to znaczy być bogatym? Dzisiaj, jak tutaj wszyscy siedzicie, to dla Was zapewne bogactwo to są pieniądze. Tak, pieniądze to jest podstawa. Pieniądze mówią, szczęścia nie dają, ale lepiej to sam sprawdź. Pieniądze dają szczęście. Chociaż muszę Wam powiedzieć, że jestem coachem, prowadzę szkołę coachingową. Spotykam się z ludźmi, spotykam ludzi, którzy są, można mówić, powiedzieć tutaj w takim żargonie studenckim, obrzydliwie bogaci. I ci ludzie nie są szczęśliwi. Ostatnio miałam kobietę, która prowadzi kilka przedsiębiorstw, łącznie zatrudnia około 1000 osób. Powiedziała, że jej fortuny ani ona, ani jej córka nie wydadzą. Nie ma takiej możliwości. Ma głęboką depresję, jest nieszczęśliwa. Bo do końca pieniądze szczęścia nie dają. Ale tą podstawę trzeba mieć. Proszę? Bardzo proszę, bądźmy aktywni, rozmawiajmy. Powiedz, jak masz na imię? A tak, Mateusz. Mateusz chciałby być bogaty. Okej, to jest bardzo dobrze. Słuchajcie, wszystko zaczyna się. Brawo, brawo dla Mateusza. Widzisz? Warto było. Już nas jest dwoje, że warto było. Pieniądze są ważne. Dla kogo nie są pieniądze ważne? I podniesie rękę. Nie muszę okularów zakładać. Świetnie, bo pieniądze dają poczucie bezpieczeństwa. To jest bardzo dobrze, ale ważne też, żeby pomyśleć trochę o swoich marzeniach. Bo wiecie, pomysł rodzi się w głowie, rodzi się myśl. Ja jestem, tak jak powiedziałam, przeciwnikiem takiego myślenia, że będziesz milionerem. Jak po prostu czytam ogłoszenia, przyjdź na szkolenia i od nas po naszym kursie zostaniesz milionerem, to odzywa się we mnie instynkt mordercy, muszę siadać i medytować, żeby się wyciszyć, bo to znowu jest ta trzecia prawda, to nie jest prawda. Ale warto mieć marzenia. I ja przepraszam, ja nie wiem, czy są profesorowie, wykładowcy na tej sali, ale ja jestem w dużej opozycji do naszego systemu nauczania, szkolnictwa, dlatego że uczy nas się, jak jest zbudowany pantofelek. Podczas II wojny światowej, czy wojska stały po prawej, czy po lewej stronie Wisły i jeszcze wiele, wiele innych różnych rzeczy bzdurnych, moim zdaniem, które można bardzo łatwo odnaleźć informacje gdziekolwiek, ale nie uczy się o tym, jak budować marzenia, jak robić plany, jak przyjmować odpowiedzialność za własne życie. Nie uczy się tego, jak być szczęśliwym. I chcę wam powiedzieć, że wszystko zaczyna się właśnie w głowie, rodzi się w głowie, od pomysłu, od myśli. Myśl, jedna, druga, powstaje jakaś idea i wtedy to ty decydujesz. Jeżeli długo myślisz, będzie zwątpienie, pojawi się strach, bo strach to jest naturalne. Tylko działanie daje energię. Kiedy działasz, nieważne jak działasz, kiedy działasz, masz energię, a tylko energia przynosi zmiany. Ja nie będę tutaj przyszłym inżynierom opowiadać o energii, bo wy doskonale wiecie, że tylko energia przynosi zmianę. A więc nie zastanawiaj się długo. Pomyśl o swoich marzeniach. I działaj. Jeżeli masz strach, to znaczy, jeżeli się boisz, to znaczy, że wszystko jest z tobą okej, w porządku. Tylko osoby chore psychicznie nie mają lęku. Wszyscy się boimy. Tylko że sukces i porażka mieszkają w tej samej umyśle, w tej samej głowie, są sąsiadami. I w zależności, do którego pokoju zapukasz, ja zawsze mówię, że mamy dwa pokoje w głowie, taki pokój Pamięci Narodowej, Pamięci Narodowej, gdzie uwielbiamy wchodzić, tam jest ciemno, szaro, zimno i siadamy i mówimy, kurde, jaki ten świat jest okropny w ogóle, co się dzieje w tej polityce, starzy mnie nie rozumieją, profesorowie są okrutni, kasy nie ma, dziewczyna nie dzwoni, kumpel mnie zawiódł i w ogóle. I siadamy w takim pokoju i rozdzieramy szaty, że jest beznadziejnie. I ja zawsze mówię, taki pokój powinien być po prostu zamknięty. Powinniśmy oglądać zupełnie inne filmy, które w swoich umysłach wytworzymy. Określ swoje marzenie i działaj. Na pewno wiecie, jaka jest różnica między marzeniem a celem. Cel się spełnia, marzenie się goni całe życie. Też tak może być. Jaka jest różnica między celem a marzeniem? Czym się różni cel od marzenia? Że cel jest osiągalny, tak? A marzenie? Dobrze. Jaka jest jeszcze różnica? Jak sądzicie, jaka jest różnica między celem a marzeniem? Marzenie staje się celem, kiedy do naszego marzenia postawimy datę. Kiedy do swojego marzenia dopiszesz datę i zaczniesz działać, wtedy to się staje celem. Moja kuzynka, pamiętam również, ja was będę trochę zamęczała powieściami, takie może z mojego dzieciństwa, kiedy biegliśmy boso, bo ona miała kupić japonki, byliśmy przeszczęśliwe z kuzynkami. I ta kuzynka przyjechała z japonkami, byłam przeszczęśliwa, bo się spełniło moje marzenie, mam japonki. A ona powiedziała, że jej marzeniem jest pojechać do Australii. Nie wierzycie, dzisiaj ma 70 lat, nigdy w tej Australii nie była. A wiecie dlaczego? Bo stwierdziła, że to marzenie jest nierealne, nie sprawdziła, ile kosztuje bilet. W końcu przez 40 lat, jeżeli komuś na czymś bardzo zależy, to można zgromadzić pieniądze i pojechać. Będę wam mówiła około jakich ludzi spotykałam, jak podróżując po świecie, podróżując nisko budżetowo, bo jeżdżąc za wysokie, za duże pieniądze, każdy głupi potrafi. Chodziło o to, żeby korzystać z życia i żeby jeździć właśnie, podróżować nisko budżetowo. Ale teraz mam dla was, być może znacie, a kto nie zna, to mam dla was taki tekst. Na drzwiach sklepu wisi tabliczka. Jeśli twoje życzenie nie zostało spełnione, to znaczy, że jeszcze nie zapłaciłeś. Na peryferiach wszechświata znajduje się mały sklepik. Szyldu dawno już nie ma. Został zdmuchnięty przez kosmiczny huragan. Nowego szyldu właściciel sklepu nie powiesił, ponieważ wszyscy okoliczni mieszkańcy wiedzą przecież, że sklep sprzedaje marzenia. Asortyment jest bardzo bogaty. Można tutaj kupić praktycznie wszystko. Jacht, dom, małżeństwo, posadę, fotel prezesa korporacji, pieniądze, dzieci, dobrą pracę. Można też kupić duży biust, medal olimpijski, samochody, drużyny piłkarskie, władzę, sukces i wiele, wiele innych dóbr. W sprzedaży nie ma jedynie życia i śmierci. Ich dystrybucją bowiem zajmuje się centrala znajdująca się w innej galaktyce. Każdy klient, który wchodzi do sklepu, bo są też tacy, którzy ani razu nie weszli i do tej pory siedzą na tyłku i zajmują się tylko chceniem. Ja chciałbym jeszcze raz pojechać do Tajlandii. A już byłeś? Nie, raz już chciałem. Każdy klient, który wchodzi do sklepu, w pierwszej kolejności pyta o cenę swojego marzenia, a ceny są różne. Wymarzona praca na przykład kosztuje rezygnację ze stabilności i przewidywalności, gotowości do samodzielnego planowania i organizowania własnego życia, wiarę we własne siły oraz pozwolenie sobie na taką pracę, jaką kochasz, a nie na taką, jaka ci się nawinie. Władza ma nieco wyższą cenę. Trzeba zrezygnować z pewnych swoich przekonań. Nauczyć się znajdować do wszystkiego racjonalne wytłumaczenie. Umieć odmawiać, znać swoją wartość, a zawsze powinna ta wartość być wysoka. Zgubiłam tekst, zaraz doczytam. O, jest. Pozwalać sobie na mówienie ja. Wyrażać własną opinię, niezależnie od akceptacji czy dezaprobaty otoczenia. Niektóre ceny wydają się dość dziwne, na przykład małżeństwo można otrzymać w zasadzie za bezcen, natomiast szczęśliwe życie kosztuje bardzo drogo. Wymaga osobistej odpowiedzialności za własne szczęście, umiejętności cieszenia się życiem, znajomości swoich celów, rezygnacji z dążenia, by wszystkim dogodzić, docenienia wszystkiego, co się ma, pozwolenia sobie na bycie szczęśliwym, świadomości własnych zalet, rezygnacji z bonusu, ofiary, czy też ryzyka utraty niektórych znajomych. Nie każdy klient, który wchodzi do sklepu, jest gotów, aby od razu kupić swoje marzenie. Niektórzy, gdy widzą cenę, natychmiast wychodzą. Inni stoją w zadumie, licząc swoje zasoby i zastanawiając się, skąd wziąć więcej pieniędzy. Czasami ktoś skarży się, że ceny są za wysokie i prosi właściciela o rabat albo pyta, kiedy będzie wyprzedaż. Są też tacy, którzy wyciągają z kieszeni wszystkie swoje oszczędności i odbierają swoje marzenia zapakowane w piękny, szeleszczący papier. Są zawsze odprowadzani z wrokiem przez zazdrosnych klientów, którzy szepczą złośliwie, że właściciel sklepu to na pewno ktoś z rodziny i marzenie dostali z peblady po znajomości. Właściciela sklepu dawno już poproszono, aby obniżył cenę, co znacznie zwiększyłoby liczbę klientów, ale takie postulaty za każdym razem spotykam się z odmową, bowiem właściciel uważa, że to obniży jakość marzeń. Kiedy pytano go, czy nie obawia się bankructwa, mówił, że nigdy, przenigdy nie zabraknie śmiałków gotowych zaryzykować i zmienić swoje życie, rezygnując z nawyków i z bezpiecznej przewidywalności, zdolnych do wiary w swoje marzenia, mających dość siły i środków, by zapłacić za ich realizację. A jakie jest twoje marzenie? Zamknijcie proszę oczy na parę sekund i pomyślcie o własnym marzeniu. Marzenia warto mieć, bo wtedy one, postawimy datę, zamienią się w cel. No i widzicie, tak jak na tej sali jest ponad 200 osób, część osób pomyślała sobie o swoim marzeniu, część to zignorowała. I widzisz, jeżeli pomyślałeś o swoim marzeniu, zrobiłeś pierwszy krok do przodu. Jeżeli to zignorowałeś i pomyślałeś sobie zupełnie coś innego, może piszesz teraz SMS-a, może myślisz o czymś innym, co będzie po południu, warto się nad tym zastanowić. Bo na pewno pamiętacie Alicję z Krainy Czarów, która idąc drogą doszła do końca, do rozwidlenia i był drogowskaz, na którym na szczycie siedział kot. I zapytała Alicja kota, w którą stronę mam podejść, w lewo czy w prawo, w którą stronę mam pójść. Pamiętacie, co kot powiedział? Pamiętacie? Zapytał, dokąd chcesz iść. Alicja powiedziała, że nie wie, dokąd chce iść, więc co kot odpowiedział? Nieważne, którą drogą pójdziesz, jeżeli nie wiesz, dokąd chcesz iść. Dzisiaj jesteście studentami, jesteście osobami pełnoletnimi. Nie ma znaczenia, skąd pochodzisz, kim są twoi rodzice, czy są to wykształceni ludzie na stanowiskach, czy są to może prości, ale z wartościami ważnymi w sercu ludzie, czy urodziłeś się w dużym mieście, czy w małej mieścinie, może małej wiosce, to w ogóle nie ma znaczenia, bo nieważne skąd idziesz, ważne dokąd zmierzasz. Jakie masz marzenie, kim chcesz zostać, czy chcesz skopiować swoje CV i usprawiedliwić siebie, wysłałem 100 CV i pracy nie ma, czy chcesz być osobą, która spełnia swoje marzenia. Wcale to nie musi być jacht, czy to nie musi być wcale zjazd z wysokich gór, może twoje marzenie jest zupełnie inne, może chcesz zupełnie inaczej przeżyć swoje życie, ale ważne, że to ty decydujesz o swoim życiu. Nie kto inny. Są trzy obszary odpowiedzialności. Pierwszy obszar odpowiedzialności to jest Pan Bóg. No i mówimy tak, nic się nie da zrobić. Co ja mogę zrobić, że w takim kraju żyję, że jest beznadziejnie, że nie ma pracy, że pracę się dostaje po znajomości i takie inne jeszcze bzdury. Jeżeli stajesz w obszarze odpowiedzialności Pana Boga i chciałbyś, żeby było zupełnie inaczej, niestety zawsze skazany jesteś na porażkę. Z Panem Bogiem nikt nie wygrał. Jeżeli stoisz w obszarze odpowiedzialności nazwanej inni to szef, rodzice, otoczenie, wiesz co? Mam dla ciebie smutną wiadomość. Też przegrasz, bo będziesz ciągle czekać, aż inni zadecydują o twoim życiu. Będziesz mówił, że Fajnie by było, gdyby żona się zmieniła, czy koleżanka, gdyby szef był lepszy, gdyby dał ci podwyżkę, gdyby. Wszystko uzależniasz od innych osób, dlatego musisz być sfrustrowany, nie ma innej opcji. Tracisz nadzieję, nic się nie da z tym zrobić, sytuacja jest beznadziejna. Tak, sytuacja jest beznadziejna. Czyli jest pierwszy obszar Pan Bóg, drugi obszar inni i jest trzeci obszar odpowiedzialności. Czy wiecie, jak się ten obszar nazywa? Brawo! Ten obszar nazywa się ja. Ja jestem świetnie. Ja proponuję 4 zaliczenia dla tego mężczyzny. Tak, taki postulat złożę. Obszar, który się nazywa ja. To my jesteśmy odpowiedzialni, to ty jesteś odpowiedzialna za swoje życie, to ty jesteś odpowiedzialna za swoje życie. Nikt inny. I warto o tym po prostu wiedzieć. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli biorę odpowiedzialność na siebie, to wsiadam do bolida takiego, do samochodu, to ja mam kierownicę, mam sprzęgło i gaz i ja decyduję, gdzie jadę, w jakim kierunku, jak prędko, kiedy się zatrzymuję, to ja o wszystkim po prostu decyduję. Czy to jest łatwe? Nie. Droga na szczyt jest zawsze w górę. Trzeba zrobić wysiłek. Trzeba zmierzyć się z własnym strachem. Trzeba zrezygnować z pewnych rzeczy. Ale możesz. Podróżując po Azji, bo ukochałam Azję, pracując właśnie 25 lat w korporacjach, w tym 15 lat w Ingu, przyszedł taki moment, że byłam już wykończona, bo mi się pić chciało. Drugi, bo chciałam coś zjeść. Trzeci po jedzeniu. A czwarty szkoda wyrzucić, prawda? Bo taka butelka jutro będzie już, znasz to? Bo jutro szkoda, otworzę nową. Wino takie wywietrzałe, wiecie. Kto tego nie zna? I żeby zasnąć, wypijałam kolejną butelkę wina. Przemęczenie i brak radości z czegokolwiek. I pomyślałam sobie, rzucę w cholerę tą korporację. Co z tego, że mam 2 asystentów, że jeżdżę samochodem służbowym, że mam złotą kartę kredytową, ale to mi szczęście nie daje. I przyszedł taki moment, że pomyślałam sobie, trzeba podjąć decyzję, trzeba wziąć odpowiedzialność po raz kolejny. Miałam bardzo dużo lęku, bo utracić pensję, która wpływa co miesiąc na konto, na rzecz niepewności, to był lęk. Budziłam się nieraz lana potem, rozbogotana w trakcie nocy. Myślałam, nie, taka głupia to ja nie jestem. Absolutnie nie. Ale pracując w korporacji uzyskałam bardzo dużo, bo uzyskałam wiedzę. Szalenie się rozwinęłam jako człowiek. Miałam okazję, zawsze pracowałam z bardzo młodymi ludźmi. I kiedy do mnie przychodzili na rozmowy rekrutacyjne tacy młodzi ludzie jak wy, to moje serce po prostu szalało z radości i zawsze pocieszałam, jak czekali w sekretariacie. Mówiłam, nie martw się, w ogóle się nie stresuj, bo to w ogóle nie ma znaczenia, nie stresuj się. I powiem wam też o jak starać się o dobrą pracę. Ale ja w którymś momencie stwierdziłam, że to jest moje życie. Ja muszę tym życiem zarządzać, ja chcę żyć według własnego scenariusza. Kiedyś, kiedy nie wiem, kiedy to nastąpi, kiedy się obrócę, kiedy to będzie już ostatni krok w moim życiu, chcę powiedzieć, ja miałam fajne, interesujące życie. I oczywiście nasze pragnienia, nasze oczekiwania się zmieniają w trakcie całego życia. Zmieniamy przyjaciół, partnerów, zmieniają się nasze marzenia, pragnienia, pożądania. I przyszedł taki moment, że już nie chciałam pracować na wysokich obcasach, w garniturach, jeździć samochodem i być na każde zawołanie. 24 godziny na dobę do dyspozycji. Pomyślałam sobie, że warto żyć inaczej. Pojechałam do Tajlandii, pokochałam Azję i tam po prostu, kiedy chodziłam w japonkach, sama byłam zaskoczona, że ja mogłam jechać zawsze z reklamówką. Ponieważ podróż z reklamówką w naszym kraju się źle kojarzy, więc jeździłam z jakąś tam małą walizką, ale nie potrzebowałam dużo rzeczy, bo to w ogóle nie ma znaczenia. Byłam najszczęśliwsza, kiedy miałam jeden t-shirt, krótkie spodenki, japonki i chodziłam i patrzyłam i ludzie nie wiedzieli, że jestem dyrektorem. Nie wiedzieli, kim ja w ogóle jestem i mówili do mnie haj. Rozmawialiśmy, a kiedy widzieli mojego tableta, mówili, pytali, czy mam Facebooka. Ludzie, którzy mówią po angielsku, nauczyli się na ulicy mówić, na przykład w Tajlandii, ponieważ wielu jest turystów. I okazało się, że kiedy siedzisz bez makijażu na chodniku, kiedy na liściu palmowym palcami jesz ryż, kiedy wdychasz to powietrze, myślisz sobie, jaki świat jest piękny. Tak naprawdę nic więcej do życia, do szczęścia nie jest potrzebne. Bałam się strasznie podjąć decyzję, żeby tak żyć. Oczywiście zawsze trzeba mieć pieniądze na dalsze życie. Powiem wam, jak w Indiach ludzie żyją, jak spotkałam, z czego żyją. Widziałam ludzi, którzy podróżują w Tajlandii, młodzi, tacy jak wy, z plecakami. Śpią na plaży. Wieczorem, wiadomo, jest pełno leżaków, więc wchodzą w śpiwory. Temperatura jest bardzo wysoka. Rano idą do morza, wykąpią się. Dosłownie za parę groszy kupują jedzenie, przepyszną żywność na ulicy i spędzają swoje wakacje na pięknych wyspach, rajskich wyspach, wyspa Pipi, wyspa Jamesa Bonda. Jak zobaczycie, pojedziecie tam, to po prostu w głowie się kręci z zachwytu, jest przepięknie, zupełnie inna kultura. I ja pomyślałam sobie, że ja muszę podjąć taką decyzję. I pewnego dnia poszłam do buddyjskiego klasztoru. Poznałam mnicha. Poznałam mnicha, którego poprosiłam, żeby uczył mnie medytacji. W ogóle nie wiedziałam, co to znaczy medytacja. Ja, człowiek korporacyjny, szybko biegałam, wszystko musi być zrobione. I on zaczął mnie uczyć medytacji. Ja się zorientowałam, że może na początku niewiele o tym wiem, ale odpowiada mi to. Staję się spokojna i silna. Bo jak pracujesz w korporacji, wyścig szczurów trwa cały czas. Kto pierwszy do śmietnika. Jeśli chcesz pracować w korporacji, to musisz o tym wiedzieć i nie użalać się. A ja odkryłam, że medytując staję się silna i spokojna. I kiedy tak uczyłam się medytacji, przyjeżdżali ludzie z całego świata. Kiedy przychodziłam porankiem do klasztoru, mówią templu, do świątyni, medytowałam, czułam się fantastycznie, wracałam, dzień był cały piękny i nauczyłam się być uważna. Zauważyłam, że wiele rzeczy jest pięknych dookoła, że mam czas, żeby zatrzymać się i zobaczyć morze, jakie jest cudowne, jak ludzie chodzą, jak mrówki po plaży, czy jak kraby. Że miałam czas po prostu zobaczyć, jakie są kwiaty, ludzie, jak są uśmiechnięci. Na wszystko miałam czas i to mi dawało taki zachwyt, bo wiecie, my żyjemy w bardzo dużej gonitwie. Jesteśmy albo gdzieś tam z tyłu, w przeszłości i rozpamiętujemy. Rozpamiętujemy rzeczy złe, co było niedobrego, rodzicom nie możemy pewnych rzeczy wybaczyć, nauczycielom, przyjacielom, nieudanych okazji. I powrót do przeszłości zazwyczaj powoduje u nas bardzo duże rozczarowanie, rozgoryczenie i smutek. Albo jesteśmy w przyszłości. Czegoś gonimy, ciągle pragniemy, czegoś pragniemy więcej i więcej i więcej. Czekamy ciągle na coś. Czekamy na koniec semestru, na wakacje, potem na następny rok. Czekamy na spotkanie, na Sylwestra, na kolejną wypłatę. Ciągle na coś czekamy. Gdybym miał samochód, byłbym kimś. I wtedy co się staje? Budujemy nasze poczucie własnej wartości w posiadaniu o to, co mamy. I ciągle się porównujemy do innych. Porównujemy, kto ma lepsze dżinsy tutaj na sali, kto ma lepszy telefon, kto przyjechał samochodem, kto ma lepsze okulary, długopis itd. Ciągle się porównujemy. I to wywołuje ciągle w nas lęk. Ciągle chcę więcej, więcej, więcej. I nie jestem dzisiaj tu i teraz obecny. Nie jestem tu i teraz obecna. Być może moje słowa do kogoś dzisiaj trafią i może ktoś zacznie się zastanawiać, jak warto się cieszyć tym, co się ma Absolutnie nie porównywać się do innych, bo zawsze w porównaniu do innych będziesz mieć mniejszy biust albo większy, włosy inne, lepszy samochód albo lepiej umięśnioną klatę. Porównując się do innych zawsze przegrywasz. Wpadasz w kompleksy albo deprecjonujesz innych i mówisz, tam ma taką klatę, bo prochy bierze. Tak, a tu ma takie cycki, bo sobie zrobiła, prawda, bo ma tatusia bogatego. Obniżamy cudzą wartość, cudze dokonania, żeby się lepiej poczuć. To zawsze prowadzi do frustracji. Najlepiej porównywać się do samego siebie i codziennie być lepszym od siebie. To wymaga charakteru. Trzeba mieć po prostu charakter, żeby każdego dnia być lepszym od siebie. Żeby się rozwijać, żeby mieć pasję, żeby rozwijać swoje talenty. W związku z tym, czy ktoś na sali pilnuje czasu, bo ja mogę tak 3 dni mówić. Jak mamy z czasem? Koniec. Wytrzymacie? Świetnie. Chciałam was zapytać o talenty. Macie talenty? Jesteście utalentowani? Masz talent? Ale ukryty. Sylwia, jaki masz talent? Wiesz? Jeszcze nie wiesz, zastanów się. Uwaga, uwaga, nadchodzę. Chciałam się was zapytać o talenty. Masz talent? Niemożliwe. Zostajesz po lekcjach w kozie ze mną, będziemy szukać twojego talentu. A ty masz talent? Jak masz na imię? Wojtek. Nie załamuj mnie, powiedz, że masz talent. Świetnie, bardzo dobra odpowiedź. A ty masz talent? Jak masz na imię? Łukasz, masz talent? Nie. Słuchajcie, myśmy się z Łukaszem nie dogadali. Łukasz, jeszcze raz, wiesz, tutaj jest to wszystko wiesz, nagrywane. Pozdrawiamy pana rektora. Proszę bardzo, czy masz talent? Cały czas szukam. O, widzicie, jak się uczy szybko? Okej, chciałam wam powiedzieć, że zostały zdefiniowane talenty. 34 talenty. Możecie sobie sprawdzić, wiecie, jak wygooglujecie, wujek Google wam podpowie. 34 talenty. I nie uwierzycie, każdy ma jakiś talent. Przeczytam wam teraz, poszukajcie, jaki macie talent. Aktywator, analityk, bezstronność, bliskość, czar, dowodzenie, dyscyplina, elastyczność, empatia, indywidualizacja, integrator, intelekt, komunikatywność, kontekst, maksymalista, naprawianie, odkrywczość, odpowiedzialność, optymista, organizator, osiąganie, poważanie, pryncypialność, rozwaga, rozwijanie innych, rywalizacja, strateg, uczenie się, ukierunkowanie, wiara w siebie, wizjoner, współzależność, zbieranie, zgodność. 34 talenty. Każdy, przechodząc na świat, ma 5 talentów. Poszukajcie sobie przypowieść o talentach. Będziecie wiedzieli, jak to wygląda. Pamiętacie przypowieść o talentach z Biblii? Pan wezwał sługi, wezwał swoje sługi. Pierwszemu dał 5 talentów, drugiemu 3, a trzeciemu 1. Poprosił tak, żeby te talenty rozwijali. Po pewnym czasie, kiedy Pan wrócił, ten, co miał 5, podwoił, miał 10, ten, co miał 3, miał 6, a ten, co miał 1, przyszedł, zwraca Panu i mówi: Panie, wiedziałem, że jesteś osobą, która chce zbierać, gdzie nie posiałeś i tak dalej, że troszczysz się o swój majątek, bałem się swojego talentu nie stracić i zakopałem go. W związku z tym oddaję Ci ten 1 talent, który mi ofiarowałeś. I co na to Pan? Pan ukarał, powiedział, że wyrzucić go i temu, co ma mało, będzie odebrane. Temu, co ma dużo, będzie dodane. Jest to fragment właśnie, pochodzi z Biblii. Jak to interpretujecie? Kto chciałby powiedzieć, jak to interpretujecie? Proszę. Dokładnie, świetnie. Ważne, co zrobimy. Mamy talent, tylko że, tak jak znowu powiem, w naszym systemie edukacji uczono nas o budowie pantofelka, ale nie uczono nas, jak rozpoznać talent. Więc ja dzisiaj wam zadaję pytanie. Ile macie lat? Nie wszyscy razem pojedynczo. Ile? 24 lata. Jesteście ludźmi w pięknym wieku. Jeżeli masz 24 lata, ile czasu spędziłaś, spędziłeś, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki ja mam talent? Może warto o tym porozmawiać. Każdy ma 5 talentów. Talent jest zupełnie czymś innym niż mistrzostwo, bo można doprowadzić różne rzeczy, na przykład w ten sposób, trenując wiele lat. Ale talent to jest coś, co mamy dane, co wywołuje energię, co wywołuje błysk, co jest nam podarowane. Więc jeżeli szukasz pracy, szukaj pracy w oparciu o swój talent. Wykorzystuj swój talent w szukaniu pracy. Ludzie mówią, nie ma pracy. Pracodawcy mówią, nie ma pracowników. Mówiłam wam, że w swoim życiu jako menadżer musiałam zwolnić wiele osób i to było bardzo dla mnie trudne i bolesne, ale też wiele osób zatrudniałam. I ci, którzy aplikują o pracę, bardzo często przychodzą nieprzygotowani. A mianowicie skserowane jest CV, bardzo często jest przesyłane i przychodzi taki konsultant z HR-u i przynosi 80 aplikacji, toczka, wszystkie takie same, tylko zdjęcie się różni, numer telefonu. Nie ma w czym wybierać. Jeżeli szukasz pracy, nie musisz w ogóle pisać CV. Ja przyjmowałam ludzi bez CV, którzy przychodzili do mnie. Jeżeli szukasz pracy, zastanów się, w czym naprawdę jesteś dobry, jakie są twoje talenty, na czym chcesz oprzeć się. Talent jest twoją odskocznią, w tym się wybijesz. Poszukaj, być może za pierwszym razem nie odkryjesz. Na zakończenie zobaczycie mój adres mailowy. Jestem również na Facebooku. Jak ktoś chce ze mną porozmawiać, to bardzo proszę, się chętnie spotykam i wspieram młodych ludzi. Bo życie jest piękne i warto pracować, mieć fajną pracę, do której się przyjeżdża i mówi, to jest wymarzona moja praca. Podawałam przedtem w dziekanacie taki przykład, kiedy przychodziły osoby i mówiły do mnie tak. Ja się troszeczkę spóźniłem, jestem trochę nieświeży, spocony, ale proszę mi wierzyć. Ja dzisiaj wziąłem prysznic i założyłem czystą koszulę, ale ja mieszkam 60 km od miejscowości, w której pani siedzi, tutaj rezyduje. I pożyczyłem samochód. Samochód był po prostu zepsuty. Ten samochód zostawiłem w rowie, jechałem stopem, trochę biegłem. Ja po prostu przyleciałem, bo szalenie mi zależy na tym spotkaniu. Nie wiem, co pani sobie o mnie pomyśli, ale ja panią proszę o spotkanie. Mnie zależy i ja chcę z panią porozmawiać. Proszę mi dać szansę, pomimo że jestem spocony i nieświeży. Serce się otwiera, bo jeżeli komuś zależy, to się po prostu daje szansę. Wbrew pozorom nie wszystkie firmy, a te firmy, które szukają, ja też pracuję z menadżerami, uwierzcie mi, że dostają ode mnie straszne słowa krytyki, jak szukają 24-latków z doświadczeniem, bo nie ma prawa mieć taki człowiek doświadczenia. Chcę wam dzisiaj powiedzieć, że coraz więcej firm szuka ludzi nie z doświadczeniem, tylko szuka ludzi, którzy są empatyczni. Poszukajcie, co to znaczy empatia. Sprawdźcie, czy jesteście empatyczni. Kiedyś obowiązywały takie zasady, że szukało się ludzi bardzo rywalizacyjnych, którzy potrafią w grupie zmiażdżyć innych, którzy są przebojowi. Absolutnie, jeżeli dzisiaj pójdziesz do pracy i będziesz pokazywać swoją pewność siebie, kim to ja nie jestem, że ja to przyjdę i tak będę mieć zaraz sukces, jesteś przegrany. Tylko że dzisiejsze firmy nie szukają absolutnie osób rywalizacyjnych czy rywalizujących, ale szukają osób nastawionych na współpracę. Bo dzisiaj w firmach obowiązuje zasada win-win. Wszyscy zwyciężamy. Dlatego, jeżeli pójdziesz do firmy, to przedstaw swoje talenty, przygotuj się, powiedz o swoich pasjach, opowiedz o swoich marzeniach. Jak zadzwonicie do ING-u, ja zarządzałam praktycznie na południu Polski wszystkimi oddziałami. Do mnie jak ktoś przychodzi, to pytałam pierwsze, co czytasz, jaką książkę czytasz? Jak ktoś mi mówił, że czyta romanse, to ja sobie myślałam, Boże kochany, ja tam wolę romans przeżyć. Tak, nawet w wieku 52 lat. Jeżeli pytałam, co czytasz, jeżeli ktoś mi opowiadał, czytam to, lubię kino, lubię reżysera, to ja wiedziałam, że to jest człowiek, który ma horyzonty szerokie, który się interesuje, który opowiada ciekawe rzeczy. Pytałam, jak radzisz sobie z wyzwaniem, ze stresem, jaką masz pasję. Bo jeżeli ktoś mi powie, że na przykład codziennie chodzi rano o 5 i pływa albo biega, to wiem, że to jest człowiek z charakterem, że lubi walczyć. Jeżeli nie mam żadnych pasji, wszystko jest po prostu niedobre i świat w ogóle jest taki, ja nie wiem, przychodzę, to nikt nie zatrudni takiego człowieka. Jeżeli idziesz do pracy, do firmy szukając pracy, sprawdź, czy nie poci ci się ręka. Jeżeli masz mokrą dłoń, jesteś przegrany. Oznacza to silne emocje, stres, lęk. Jest bardzo dużo preparatów, w którym trzeba smarować dłonie, żeby były suche. I podaj rękę tak, jak człowiek silny, jakim chcesz się zaprezentować, a nie śnięta, mokra ryba, bo takiej po prostu osoby każdy się boi, bo nikt nie chce mieć problemów. Nitki się pchać nie da. Nie szukają dzisiaj pracodawcy ludzi, którzy mają same problemy. Życie dla nich jest problemem. Rekrutacja zaczyna się już na schodach. Spotykasz ludzi. Dzisiaj, wchodząc tutaj na salę, dwie dziewczyny się do mnie uśmiechnęły, tylko jedna osoba powiedziała dzień dobry czy cześć. To nie chodzi o to, żebyście się nie kłaniali. Broń Boże, w ogóle na tym nie zależy, ja jestem na luzie i mam to w nosie. Ale chcę wam po prostu powiedzieć, żebyście zwrócili uwagę, jak budujemy relacje. Jak wchodzisz do firmy, witaj się z ludźmi, uśmiechaj się. Pomyśl sobie, że fajnie spotkałem fajną osobę, bo wiesz, te osoby będą decydowały o tym, czy cię ktoś zatrudni. Tak, przyjdziesz do sekretariatu, to nie siedź na tylko połowie swojego siedzenia. Siedź normalnie. Ubierz się adekwatnie do sytuacji, poszukaj informacji o firmie. Jeżeli starasz się o pracę w korporacji, poproś o bezpłatny staż. Staraj się, zainwestuj. Być może ten bezpłatny staż, miesiąc, dwa, zmieni twoje życie, bo jak już się dostaniesz, jak już będziesz przeszkolony, to nie będą szukać nikogo innego, tylko ciebie. Może warto 2 miesiące pracować za darmo. Może warto poświęcić ten czas, dedykować, żeby się nauczyć innych rzeczy. Nawet jeżeli nie dostaniesz tej pracy, to kończąc pomyśl sobie, czego mnie to nauczyło. Jakie mam wnioski? Czego mnie to nauczyło? Powiem wam, że kiedyś, ponieważ moje zespoły, jak powiedziałam na początku, osiągały sukcesy, byłam poproszona o zorganizowanie, o opracowanie systemu wynagradzania sprzedawców. Wiecie, zawsze jak był konkurs, na koniec roku była gala, dywan, szampan i wygrywał najlepszy. No i ten, kto szedł na najlepszy, to oczywiście zespoły się cieszyły, mówiły fajnie, super. Ci, co przegrywali, mówili do bani reguły. Myśmy mówili, że są złe reguły i źle liczycie. I raz szef mnie poprosił, żebym ja opracowała regułami. Opracowałam, chyba z 2 miesiące pracowałam nad takim systemem motywowania sprzedawców. Poszłam do takich młodych ludzi jak wy i mówię, patrzcie, powiedzcie, co jest złe. Nie, co jest dobre, bo ja sama jestem twórcą, więc musi być świetne, bo wszyscy jesteśmy bardzo zawsze optymistycznie nastawieni do swoich pomysłów, ale co jest złe. Poprawiłam wszystko poprawiliśmy, poszłam na spotkanie, pokazałam mojemu szefowi, szef mówi, genialne, tego bank jeszcze nie widział, będzie fantastycznie. po prostu świetną robotę wykonałaś. Zadzwonił do mnie jeszcze w sobotę, co jest bardzo rzadko, żeby dzwonić w sobotę do pracownika. I powiedział: Jadwiga, gratuluję Ci, świetny pomysł. Przyjedź tylko na komitet i na komitecie tylko to już jest właściwie taka formalność, klepniemy i będzie system gwiazd, wręczania gwiazd sprzedawcom zaaplikowany. Pojechałam oczywiście cała w skowronkach, siedziałam, moje ego rosło i pomyślałam sobie: Boże, jak to pięknie będzie moim nazwiskiem firmowany ten projekt. I niestety ten projekt nie spotkał się z uznaniem, został przegłosowany na nie. Później się okazało, że miałam w tym zespole miałam przeciwnika, który ze zwykłej rywalizacji pomyślał sobie, żeby nie było jej tak dobrze, utrzemy jej nosa i projekt nie przejdzie. I zbudował koalicję, o czym ja nie pomyślałam. I ten genialny projekt przepadł. Nawet nie wiecie, jak mi było przykro, co przeżyłam, kiedy wracałam z Katowic do Opola. W ogóle nie pamiętam autostrady, nie pamiętam, jak jechałam, byłam w głębokim szoku. Projekt, który miał być po prostu genialny, który miał się spotkać z uznaniem zarządu, został po prostu wyrzucony do kosza. I kiedy leżałam w łóżku, zwinięta w kłąbek, było mi zimno i myślałam, jaki ten świat jest niedobry, podły i zły. Potem sobie pomyślałam: zaraz, dosyć tego siedzenia w pokoju pamięci narodowej, warto przejść do działania. Czego mnie ta cholera nauczyło? Nauczyło mnie tego, że jeżeli coś chcesz osiągnąć, buduj koalicję. Jeżeli pójdziesz do pracy, buduj koalicję w dobrym tego znaczeniu. Jeżeli masz fajny pomysł, chwal się tym, chodź do ludzi, pytaj, szukaj sojuszników, szukaj sympatyków, szukaj ludzi, którzy po prostu Cię będą w tym wspierali. Rozwijaj swój talent, mów, czym jesteś dobry. I pamiętajcie, jeżeli przyjdziecie do pracy i będziecie fantastyczni, nie pytajcie nigdy, czy umowa jest na czas określony, czy nieokreślony, bo to pokazuje, że jesteś po prostu bojaźliwy, że się boisz. Dlatego, że jeżeli przyjdzie człowiek, który ma sukces na swoim koncie, a tym sukcesem może być to, że mam nie za duże, wysokie mniemania o sobie, ale że jestem pewny siebie, to też jest sukces, bo to nie przychodzi, to trzeba zbudować. Jeżeli człowiek ma sukces na swoim koncie, to nie będzie pytał, czy pan mnie zatrudni, będzie mnie długo trzymał. To ty dyktujesz warunki. Nie pytaj o to. Pokaż, jaki jesteś dobry i co pracodawca zyska, kiedy przyjdziesz. Jaka jest twoja postawa, bo to są bardzo ważne rzeczy. A wtedy pracodawca zrobi wszystko, żeby ciebie zatrzymać, a pozbyć się tych osób, które są słabe. Patrzę na ściągę. Dobrze. W życiu liczy się parę ważnych rzeczy. Popatrzcie, pomyśleliście, w którym roku pójdziecie na emeryturę? Nigdy. Nie myśleliście o tym? Słuchajcie, wiecie, że ja też nie o tym nie myślę. Ja w ogóle zachodzę, a ja przestaję pracować wtedy, kiedy mam pasję. I tak naprawdę to ja w tej chwili nie pracuję, to ja robię z pasją różne rzeczy. My nie wiemy, jak będzie wyglądała przyszłość. Wasza emerytura, tak sobie wczoraj siedziałam, tak myślałam, ile wy macie lat, ja sobie zapisałam, nie wiem gdzie, ale wydaje mi się, że sobie zapisałam, że pójdziecie na emeryturę około roku 2060. Słuchajcie, kto wie, jak będzie wyglądał świat? Kto wie? Dzisiaj uczycie się, nie wiem, w jakich zawodach. Teraz w tym momencie turystyka spaliła nas. Fizoterapia. Słuchajcie, uczycie się w różnych zawodach, ale czy wy wiecie, że w trakcie waszego życia zawodowego wy zmienicie zawód 5-krotnie? Ponieważ nasi rodzice, wasi dziadkowie, oni jak poszli do pracy, to praca była jedna, pan dyrektor to był pan dyrektor, jak wchodził, wszyscy się kłaniali, przyniesiony w teczce był dyrektor. Jak dyrektor powiedział, to jest czarne, wszyscy wierzyli, było cicho. Zakład dawał ziemniaki, jabłka, kolonie latem, na Dzień Kobiet goździki, rajtuzy, wszystko było ok. Czasy się zmieniają i wiecie, 3 rzeczy są pewne: śmierć, podatki i zmiany. I zmienicie swoje zawody. Dlatego warto być otwartym na zmiany. Warto sobie zrobić, po prostu zadać pytanie, zrobić test, czy jestem otwarty na zmiany. Czy boję się zmian? Jeżeli boję się zmian, to jest obszar, z którym muszę pracować, bo wasze życie się będzie ciągle zmieniało. Będziecie poszukiwać pracy, podróżować, zmieniać miejsce. Ja kiedy lecę na przykład do Azji, uwielbiam podróże, to ja wtedy pytam młodych ludzi o motywację, ile ludzi wyjeżdża za granicę do pracy, do Dubaju, gdziekolwiek. Słuchajcie, ważne, żebyście po prostu uczyli się języków. Język angielski to jest niewystarczający. Uczcie się dwóch języków, rozmawiajcie. Kiedy byłam w Wietnamie, wiecie co, Wietnam to jest wciąż komunistyczne państwo. Rano jak się przychodzi, Wietnamczycy wstają wcześnie rano. I jak przyjdziecie do parku rano o 7:00, to tak, starsi ludzie, emeryci, kobiety są w pięknych kapeluszach ubrane, zadbane, eleganckie, emeryci rano tańczą. Ja po prostu jak to zobaczyłam, to ja myślałam, że ja może coś wczoraj wypiła mnie takiego, że jeszcze mnie trzyma. Po prostu ludzie tańczą w parkach, ćwiczą jogę, tai chi. A studenci szukają obcokrajowców, żeby poćwiczyć angielski, żeby zapytać o życie na świecie, o możliwości, co można zrobić, jaki zawód, co warto studiować, gdzie warto po prostu pojechać. Zadają sobie trud, żeby codziennie rano przed zajęciami w szkole czy na uczelni, żeby przyjść. A jaki ty trud sobie zadajesz, żeby rozwinąć swój talent, swoje umiejętności, żeby zainwestować w swoją przyszłość? Nie czekaj na to, co rodzice ci dadzą. Nie czekaj, że trafi ci się coś, jakaś praca, że szef coś dla ciebie zrobi, bo będziesz stał w polu odpowiedzialności innych osób. Pomyśl, co ty zrobisz, co możesz zrobić, bo jesteś utalentowany i możesz to zrobić. Kiedy patrzę, jak wygląda życie w Indiach, spędziłam ponad miesiąc czasu, rzucając fotel bardzo wygodny i prestiżowy, rozpoczęłam naukę. Najpierw studiowałam masaż tajski w Tajlandii, znając średnio angielski, jeżeli chodzi w ogóle o sprawy medyczne, to praktycznie w ogóle go nie znałam. Studiowałam w międzynarodowej szkole, przeżywałam gehennę, ponieważ trzeba było zdawać egzaminy nie tylko z części teoretycznej, wykonując masaż różnymi technikami, ale również z anatomii. Przeżywałam stres, miałam zwątpienia, ale dałam radę. Zmieniałam zupełnie swój zawód. Z menadżera, z bizneswoman twardej, z ekonomisty, byłam też nauczycielem akademickim przez jakiś czas, zaczęłam masować ludzi. I ludzie mnie pytali, jak to jest możliwe? Byłaś menadżerem, teraz do ciebie ludzie przychodzą i masujesz im stopy. Tak, ponieważ ja masując ludzi daję im swoje serce. Jest to dla mnie piękny kontakt z drugim człowiekiem. Fantastyczny. Potem pojechałam do Indii i przez miesiąc studiowałam ayurvedę. Uczyłam się panchakarmy, uczyłam się masażu i poznawałam ludzi. Bardzo piękne jest podróżowanie i przebywanie wśród prostych ludzi. Nie patrzeć, jak świat wygląda za szyb autokaru czy hotelu pięciogwiazdkowego. Wiecie, w Indiach ludzie to jest po prostu wciąż, nie wiem, czy ktoś był na spotkaniu, pewnie na spotkaniu w klubie podróżnika, 2 tygodnie temu mówiłam o Indiach. W Indiach wciąż 80% małżeństw jest aranżowanych. Jeżeli pochodzisz, to jest społeczeństwo kastowe. Jeżeli pochodzisz z danej kasty, koniec, umarł w butach, nie zmienisz kasty. Będziesz ciągle po prostu w tej swojej kaście żyć i rodzina dla ciebie wybierze męża lub żonę. Aranżowane są małżeństwa, nie ma w ogóle mowy o seksie przed ślubem. Absolutnie. Nie ma w ogóle kultu ciała. Wszyscy ubierają się bardzo klasycznie. Kiedy przychodzi do zaślubin, jest pierwszy dzień ceremonii, drugi dzień ceremonii, dopiero trzeci dzień małżonkowie zostają razem. I mówią tak, nobody is perfect. W związku z tym wszyscy pracują nad niedoskonałościami, nad charakterami. Jeżeli umiera mężczyzna, tragedia. Czasami jest tak, że niestety bracia zabijają jego żonę i dzieci, bo nie mają za co żyć. Życie w Indiach jest naprawdę trudne dla ludzi biednych, a biednych jest tam ogrom. Tam dzieci w wieku 5 lat zaczynają już pracować. Naganiają klientów z ulicy. Szkoły są straszne. Glina, byłam w szkole, dzieci w bardzo ciężkich stanach higienicznych, że chcą się załatwić, wychodzą na ulicę, a na ulicy są krowy, psy bezpańskie, mnóstwo śmieci. Dzieci się załatwiają, wracają do szkoły. A potem mając 5 lat, 7 lat dorabiają na ulicy, uczą się angielskiego, uczą się biznesu, zarabiają pieniądze, żeby wesprzeć na przykład mamę. Kobiety mają bardzo ciężko. Ja was przepraszam, może los nam da, że ja jeszcze kiedyś do was przyjdę na spotkanie. Ja mam wywiad z kobietą, która otworzyła biznes. Sprzedaje w małej, takiej ciemnej norze. Sprzedaje sari. I powiedziała, że ma strasznie dużo kłopotów, bo mężczyźni po prostu je utrudniają. Bo kobieta nie może prowadzić biznesu w Indiach. Wy, młode kobiety, utalentowane, możecie prowadzić biznesy. Zawsze spotkacie się z kimś, kto wam powie, że się nie da. Pamiętajcie, jeżeli się ktoś spotkacie się z kimś, kto wam powie, że się nie da, nie dyskutujcie. Szkoda prądu, szkoda energii. Odcinajcie się od tych ludzi. Szukajcie ludzi pozytywnie nastawionych, mających pozytywne wibracje. Nie dajcie sobie odebrać własnych marzeń. Buduj marzenia i idź, podążaj ze swoimi marzeniami. Będzie zwątpienie. Szukaj przyjaciół, którzy cię wesprą. I pomyśl sobie, jak Scarlett O'Hara, że jutro o tym pomyślę. Na pewno się uda. Szukaj ludzi, którzy są może silniejsi od ciebie, mają lepszą pozycję. Oni nie od razu cię zaakceptują, nie od razu pozwolą ci przyjść, podejść do ciebie, bo oni też szukają ludzi po prostu lepszych od siebie. Ale szukaj ideałów. Szukaj może nie ideałów, bo ideałów nie ma, ale szukaj autorytetów. Pomyśl sobie teraz, kto jest twoim autorytetem. Oprócz rodziców. Kto jest twoim autorytetem? Kogo podziwiasz i za co? Jeżeli nie miałeś jeszcze czasu, żeby się nad tym zastanowić, to może warto, wracając z tego spotkania, pomyśleć o tym. A może kiedy weźmiesz prysznic i wejdziesz do łóżka, warto położyć się i pomyśleć sobie, jaki jest mój plan, jak chcę, żeby moje życie wyglądało, dokąd chcę iść, jaki jest mój autorytet. Zastanów się, co go łączy. Bardzo często ludziom zamożnym mówi się, zarzuca się, że kradną. Ci, co kobiety awansują, to będą z kimś spały, bo to jest bardzo prosto. Ale tak naprawdę ludzie sukcesu bardzo ciężko pracują. Więc jeżeli chcesz osiągnąć sukces i zarabiać duże pieniądze są zawsze związane z odpowiedzialnością. Zastanów się, kto jest twoim autorytetem, kto ci imponuje. Chcesz być jak kto. To jest bardzo, bardzo ważne. Ja zmieniłam swój zawód. Tak jak powiedziałam, studiowałam w Indiach. Wróciłam do Polski i prowadzę swoją szkołę coachingową. Ostatnio miałam też takich młodych ludzi na kursie coachingu, jak wy. Bardzo mocno ich motywuję i wspieram, bo życie jest naprawdę przepiękne. Studiowałam 3 lata temu, ICAM Institute organizował, to był Harvard Business Review Polska, kurs taki właśnie studia menadżerskie, gdzie spotkałam menadżerów, którzy zatrudniają ludzi z całego świata. Przepraszam, mają firmy na całym świecie rozproszone, zatrudniają potężne korporacje i poprosiłam jedną osobę. Siedziałam tam, wiecie, jak kot Filemon, który się dziwi światu, ciągle miałam usta otwarte, bo ja nie wiedziałam w ogóle, o czym oni mówią. Potężni prezesi firm, niektórzy przyjeżdżali ze Stanów, ktoś z Japonii, ktoś tam z Ameryki Południowej. Już ci się nie podoba? Dziękuję, że przyszedłeś. Ja zaraz kończę. W każdym razie podziwiałam tych ludzi i pomyślałam sobie, Boże kochany, czy to jest w ogóle możliwe, żebym ja była też taka mądra jak ci ludzie, ale od samego chcenia po prostu nic się nie stanie. Trzeba ciężko pracować. Przez rok pracowałam, było mi bardzo ciężko, nieraz mi się płakać chciało, bo były jakieś modele biznesowe, które ja w ogóle nie rozumiałam, ale podeszłam do jednego człowieka. I w ogóle myślałam, że te studia zmienią moje życie, że ja będę miała więcej wiedzy, może będę jeszcze wyżej awansowała i tak dalej. Ale poznałam jednego człowieka, słuchajcie, on się nazywa Jan Kolański. Jak sobie stukacie w Google'ach, nazwany królem słodyczy, bardzo bogaty człowiek w pierwszej 50 najbogatszych ludzi w Polsce, przesympatyczny facet, czarujący, przywoził zawsze słodkości i bardzo mi się podobało, ponieważ on ma bardzo duży wpływ. Fundusze inwestycyjne liczą się z nim, z jego decyzjami, od jego decyzji są uzależnione ceny cukru. Facet bardzo wpływowy, ale pracuje po prostu niesamowicie, bardzo ciężko pracuje. I postanowiłam, że zapytam go, czy zostanie moim mentorem. I tak porozmawiałam z koleżankami, ile taki mentor może brać za taką sesję. Taka głupia wtedy byłam, że myślałam sobie, że ile on może wziąć taki bogaty człowiek. Myślę, Boże kochany, czy w ogóle mnie na to stać, jak go zapytałam, ale poszłam. Zapytałam go i pytałam, Janie, czy zostaniesz moim mentorem? No i w ogóle, czy ile Ty bierzesz za taką sesję, bo nie wiem, czy mnie stać w ogóle na spotkanie z Tobą. Po czym Jan popatrzył, uśmiechnął się, powiedział, odpiszę Ci. No i czekałam, potem sobie myślę, Boże, a jak on mi na przykład powie za sesję, nie wiem, 10 000, koniec, to jestem skończona, to mnie w ogóle nie stać, żeby na takie sesje do niego jeździć. No i pewnego dnia Jan odpisał, że tak, że zgadza się. No i co zrobiłam? Jak myślicie? Poszłam do lodówki po wino. Otworzyłam wino i pomyślałam sobie, trzeba to po prostu sukces taki świętować, bo małe sukcesy też trzeba świętować. No i właśnie wypiłam sobie winko, pomyślałam, jak to jest pięknie, jakie życie jest piękne. I spotkałam się, Jan mnie zaprosił na kolację, w ogóle nie wiedziałam, jak się mam ubrać, bo myślałam na spotkanie z milionerem, nie wiedziałam, czy do Pudelka zadzwonić, czy gdzieś, żeby zdjęcia zrobili w ogóle. Przeżywałam strasznie. Jan zapytał mnie, proste mi zadał pytanie, Jadwiga, dlaczego ja Cię obserwuję, dlaczego Ty pracujesz dla kogoś innego? Ja powiedziałam, Janie, ale że co, a przecież ja mam, Jadwiga, dlaczego pracujesz dla kogoś innego? Powiedziałam, Janie, nie stać mnie na własny biznes. Co ja mam założyć? Powiedział, okej, na następne spotkanie przynieś mi pomysł na własny biznes, a ja to sfinansuję. Było mi strasznie głupio, ponieważ wiedziałam i on, i ja wiedzieliśmy, że to jest moja wymówka, że to jest strach, że to jest lęk. I wiecie co? Tacy ludzie mieszkają również w Opolu, pod Opolem, którzy szukają młodych, utalentowanych ludzi, którzy mają fajne pomysły, a każdy z Was ma fajny pomysł. Nie oceniajcie, dmuchajcie w swoje pomysły, rozwijajcie je. Nie uda się ten, ćwiczcie następny. Nie dajcie sobie wmówić, że to się nie nadaje. Nie dajcie się wdeptać po prostu w tłum. W naszej społeczności wszyscy myślą tylko, jak drugiego po prostu zgnębić, nie jak jemu dorównać. Myślmy troszeczkę inaczej. I wtedy, kiedy Jan mi tak powiedział, pomyślałam sobie, rzeczywiście, może to jest prawda. I przypomniała mi się taka historia, kiedy rozmawiałam z moim szefem. Mój szef też lubił wino. Chodziliśmy od czasu do czasu, jak przyjeżdżał raz na kwartał do regionu, chodziliśmy wieczorem na kolację, siadaliśmy, no i do kolacji wypijaliśmy Sauvignon Blanc, bo bardzo lubiłam australijskie wina. Dzisiaj nie piję alkoholu, dzisiaj dużo medytuję, ale to jest też piękne, życie się zmienia. I chcę Wam po prostu powiedzieć, że powiedziałam taką historię. Kiedy został dyrektorem banku, zarabiał duże pieniądze, czuł, że ma pewien potencjał i dług wdzięczności wobec swojego przyjaciela, któremu się nie wiodło dobrze. I zaprosił kiedyś tego przyjaciela na dobrą kolację. Otworzył też wino, no i mówi, słuchaj, tak się złożyło, że parę razy w życiu mi pomogłeś, dzisiaj ja jestem zamożnym człowiekiem spełnionym. Ja mam dla Ciebie taką propozycję. Po prostu weź globus, zakręć palcem i w którymś momencie postaw palec. I tam, gdzie się zatrzymasz, tam kupię Ci bilet. Tam pojedziesz na swoje wymarzone wakacje. I wiecie, co odpowiedział kolega? Wiesz co, ale ja nie mam co z kotem zrobić. Czasami szansa się, i to nie myślcie o tym człowieku, bo to był inny człowiek niż ten, który ma teraz kota. Słuchajcie, czasami przychodzą do nas różnego rodzaju okazje, a my ich nie wykorzystujemy. Wiecie dlaczego? bo żyjemy po prostu w schemacie różnych ograniczeń, po prostu w schemacie przekonań. Przekonania są bardzo silne i czasami jest tak, że wrócicie z pełni entuzjazmu do domu i rodzice powiedzą, ale to się nie uda, ale to się nie uda. Nie obwiniajcie swoich rodziców, oni po prostu żyją też w swoich przekonaniach. Szukajcie ludzi silniejszych od was, którzy spełniają swoje pasje. Każdy z was może żyć tak, jak chce. Jedyny warunek, że będzie stał w polu odpowiedzialności ja. To jest najważniejsze. Chciałam was zapytać, czy macie jakieś pytania do mnie? Niemożliwe. Podróżując po Indiach, spotkałam bardzo dużo ludzi, bo każdy myśli, fajnie podróżować, jak się ma pieniądze. Ale chcę wam powiedzieć, że właśnie ja pochodzę z rodziny bardzo takiej robotniczej, tak jak mówiłam. Złote sandały mnie zafascynowały. Zawsze pracowałam bardzo, bardzo uczciwie. Przeżywałam różne stresy. Wychowywałam 3 dzieci samotnie, bez alimentów. Czasami brakowało pieniędzy, więc chodziłam do pracy pieszo, bo szkoda mi było pieniędzy na bilet autobusowy, bo tam i z powrotem to już mogłam kupić na przykład owoce jak dzieciom. Przeżywałam dużo różnych stresów, ale zawsze szukałam rozwiązań. Brałam różne prace. Żadna praca, uważam, nie hańbi. Robiłam różne rzeczy zawsze uczciwie, zawsze do przodu, zawsze dumnie. I z tego dzisiaj jestem bardzo, bardzo zadowolona. Kiedy podróżuję po świecie, spotykam ludzi i powiem wam, że na przykład spotkałam ostatnio taką kobietę, która Mie, która pochodzi z Dubaju i powiedziała, że projektowała spa. Już nie chce projektować spa, bo cholera, to jest takie nudne, całe życie po jedną robotę robić, że chciałaby robić coś po prostu innego i zaczęła masować ludzi. Przyjechała właśnie do Indii, żeby masować ludzi. Są ludzie, którzy wynajmują swoje mieszkania. Na przykład poznałam parę Szwajcarów, którzy wynajęli swoje mieszkanie innym ludziom. Spakowali drobne rzeczy, schowali do takiej szczęki, jakieś na targu były. I co miesiąc trzymają pieniądze, za te pieniądze podróżują razem po świecie. Spotkałam też studentów, którzy pracują całe wakacje, czy dorywczo również w trakcie roku akademickiego. Kolekcjonują pieniądze po to, żeby pojechać, żeby poznać inną kulturę. Bo jak masz swój punkt widzenia, jeden punkt widzenia, to świat ci się wydaje piękny, ale jak poznasz drugi, inny punkt widzenia, to masz wtedy jeszcze większą wiedzę. A jak poznasz trzeci punkt widzenia, to masz jeszcze inną, jeszcze więcej po prostu wiedzy. Dzisiaj nie ma żadnych ograniczeń. Aż trudno uwierzyć, że kiedy ja byłam w waszym wieku, paszporty były przechowywane na komendzie policji. Jak się chciało jechać, gdzieś trzeba powiedzieć gdzie, co i jak. Albo komenda wydała paszport, albo nie. Dzisiaj możecie podróżować wszędzie, można podróżować niskobudżetowo. Ja mam znajomych, którzy są na portalu, na pewno wiecie, jak ten portal się nazywa, ja nie pamiętam dokładnie nazwy, gdzie można na tym portalu się zalogować i przyjmując obcych ludzi do siebie, do domu, możecie też jeździć do innych ludzi. Moja koleżanka rozpoczęła od Kanady taką podróż przez Amerykę Północną, Południową, przewędrowała, aż skończyła w Australii. Opowiadała różne ciekawe historie. Mój nauczyciel angielskiego, Roman, również wybiera sobie palcem, gdzie chce pojechać, do Meksyku czy gdzieś, za jakieś takie $5 żyje. Trzeba mieć marzenia. Trzeba postawić datę i pomyśleć sobie, strach jest naturalny. Kiedy postanowiłam, że chyba się jednak rozstanę z tą moją korporacją, bo skoro Jan Kolański powiedział mi, Jadwiga, po co ty pracujesz dla innych, dlaczego nie pracujesz dla siebie? To wiecie, to jest tak jak rzucone po prostu takie ziarno, zaczęło kiełkować. I tak sobie po prostu myślałam, że jestem w pięknym świecie, ale ciągle mam złote kajdany. Chcę żyć według własnych reguł, własnych zasad. I kiedy uczyłam się medytacji, stawałam się coraz silniejsza. Medytacja powodowała, że wzrastało moje poczucie takiej własnej wartości. Bo kiedy się medytuje, to jest szalenie trudne, bo podczas medytacji trzeba nie myśleć o niczym. Wiecie, jakie to jest trudne? Zamknij oczy i nie myśl o niczym. Wtedy myśli przychodzą różne. Przypominasz sobie historie zabawne, dziwne i chodzi o to, żeby tylko skoncentrować się na oddechu i pozwolić wszystkim myślom odejść. I medytacja właśnie powoduje, że umysł staje się bardzo silny. Szybciej się uczysz, problemy są małe, dystansujesz się do tego, wiesz, że wszystko przemija, nie ma co rozpaczać. Nie oznacza, że ignorujesz, że sobie tam lekceważysz, nie, ale nie wpadasz w panikę, nie w histerię, stajesz się osobą mocną, łatwiej sobie radzisz ze stresem, lepiej się uczysz. Medytacja ma wiele różnych zalet. Ja zacząc medytować, zaczęłam zastanawiać się, może pora właśnie na zmiany. Los mi wysyła sygnały i po roku czasu pojechałam jeszcze raz, szukając mnicha, który uczył mnie medytacji. Pojechałam do Tajlandii, przyjechałam do tego klasztoru, ale niestety go nie było. Byłam strasznie zawiedziona. Po roku czasu pomyślałam sobie, kurczę, podróżuję, nie ma go. Pisałam do niego maila, ale mi nie odpisywał. I pewnego dnia wybrałam się na wycieczkę na wyspę Pipi. Byłam na tej wyspie i kiedy wróciłam, po 3 godziny się płynęło statkiem w jedną stronę. Trzeba było tam potem wrócić też 3 godziny do portu, autobusem, duża przyprawa, długa. I kiedy wróciłam do pokoju wymęczona, wzięłam prysznic, przechodzę do pokoju i słyszę sygnał, że przyszedł mail. Otwieram tego maila i mnich pisze: Jadwiga, jestem na wyspie Pipi. Myślałam, że oszaleję, bo ja dopiero wróciłam z wyspy Pipi i napisał: przyjeżdżaj. Więc zadzwoniłam do recepcji i powiedziałam: chciałabym jutro popłynąć jeszcze raz na Pipi. Pomyślałam sobie, że to jest pewnie jakiś klasztor, że tam ubrałam się znowu, że do mnichów się chodzi na biało ubrane. Wzięłam tylko butelkę wody i znowuż popłynęłam statkiem 3 godziny. Potem musiałam się przesiąść na łódkę, odpłynąć wyspę z drugiej strony. I w Japonkach, ktoś jak wejdzie na mój profil na Facebooku, tam sprzed 2 lat, to odszuka cały opis. I w Japonkach wchodziłam na górę. Bardzo, bardzo, właśnie chcę o tym też opowiedzieć. Wchodziłam na górę. Byłam na szczycie 3 razy. Nie spotkałam mnicha. Byłam zrozpaczona, wykończona. Moja łódka, mój statek już czekał, żeby wrócić. Pomyślałam sobie: tyle na nic. Tyle na nic. I w którymś momencie, wchodząc do restauracji, włączyło się Wi-Fi i mnich zadzwonił: Jadwiga, gdzie jesteś? Ja powiedziałam: ja już byłam 3 razy na szczycie, jestem wyczerpana, mam poranione stopy, za chwilę mój statek odpływa, niestety nie udało mi się z tobą porozmawiać, ale przynajmniej dobrze, że cię widzę teraz na Skype'ie. Powiedział: nie trać nadziei, wchodź na górę. Miałam mało czasu. Ruszyłam, ale niestety byłam wyczerpana fizycznie, nie dałam rady iść. I co wtedy kobieta robi? Napotkałam chłopaka, który szedł do pracy, taki młody mężczyzna jak wy, i powiedziałam: ja muszę, ty musisz mnie zaprowadzić, bo ja nie wiem, gdzie ten mnich mieszka, ja już 3 razy byłam na górze, tutaj nie ma żadnego klasztoru, on w jakimś szałasie mieszka, ja przyjechałam specjalnie do niego. I ten chłopak wziął jakiś motorek taki i ja, babcia, siadłam na motorek i jechaliśmy. 2 razy się wywróciliśmy. Strasznie tam było. Przyjechałam na górę i zobaczyłam lepiankę. Zobaczyłam, ale tam mnicha nie było. Były dzieci, które tam biegały wmalowane ziemią, miały policzki i mówiły, że gdzieś poszedł, że poszedł. I pomyślałam sobie: jednak nie było mi dane, nie było mi pisane go spotkać. I zrobiłam sobie z tymi dziećmi zdjęcie. Siedliśmy na motorek. I kiedy ruszyliśmy, dzieci zaczęły wrzeszczeć, piszczeć. Mnich przybiegł. Okazuje się, że mnich, ja wchodziłam z tej strony, mnich wchodził z tej strony wyspy i mówi: ale dałeś mi popalić, byłem 3 razy na dole po ciebie. Ale miałam mało czasu, ponieważ mój statek odpływał. I powiedziałam: mamy 2 minuty, nie możemy porozmawiać. Popatrzył na mnie i powiedział: Jadwiga, nie bój się własnego strachu. Nie bój się własnego strachu. Jeżeli masz marzenie, to je realizuj. Przyjechałam do domu, zakończyłam pracę w korporacji i zaczęłam nowy rozdział swojego życia. W Tajlandii byłam jeszcze parę razy, byłam w Malezji, byłam w Wietnamie, byłam w Indiach i dzisiaj prowadzę swoją szkołę coachingową. Chodzę do studentów, bo kocham to, co robię, lubię się dzielić marzeniami. Chciałabym inspirować swoim życiem. Niestety natura płata figle, bo ten mnich miał być dzisiaj z Wami na spotkaniu, ale zachorował. 6 miesięcy temu mnich rzucił mnisie szaty i przyjechał do Polski. Przyjechał za mną, bo powiedział, że warto realizować swoje marzenia. Mam nadzieję, że Jean-Mathieu Chambouin, który był mnichem, który wcześniej był modelem, możecie znaleźć go na Facebooku również, który był wcześniej modelem, potem rzucił wszystko i został mnichem, że będzie jeszcze miał okazję z Wami się spotkać, że będzie miał jeszcze wiele rzeczy ciekawych też do opowiedzenia, że będzie miał szansę zainspirować swoim życiem Was również. Powoli nasze spotkanie dobiega końca. Dobrze? Jakie macie do mnie pytania? Widziałam tutaj, że pojawiała się sylwetka kota. Specjalnie ten film poszukałam. Nie jest to takie łatwe znaleźć fajny film o kocie w internecie. Siedziałam wczoraj długo. I chcę Wam powiedzieć taką rzecz, że obserwujcie kota. Kot to jest w ogóle świetny wzór do naśladowania, ponieważ kot jak się relaksuje, to się relaksuje. Jak się relaksuje, to nie robi nic innego, tylko się relaksuje. Wypoczywa. Kiedy poczuje, że jest głodny i ofiara gdzieś jest w pobliżu, jest mistrzem zrywu. Kot natychmiast zrywa się do ataku, żeby zaatakować. Kiedy zaatakuje, kiedy skonsumuje, co robi? Wypoczywa, relaksuje się. A kiedy mu się nie uda, kiedy nie złapie, relaksuje się. W związku z tym miej swoje marzenia, relaksuj się, zbieraj siły. Kiedy trzeba, atakuj swój cel. Idź za głosem serca, rób to, co Ci serce dyktuje i nie bój się. Jeżeli Ci się nie uda, nie rozpaczaj. Widziałeś, żeby kot miał depresję, że nie złapał myszy? Po prostu będzie następna okazja. Będzie po prostu następny traf. Na zakończenie chciałabym Wam tylko powiedzieć, że są ludzie jak liście. Liście z drzewa spadają. I obumarłe liście padają na ziemię. Właśnie nasz kot. I liście padają na ziemię. I żeby te liście się poruszały, żeby wprawić je w ruch, potrzebna jest energia. Nie mają własnej energii. A więc idzie staruszka parkiem, liście się poruszą. Przebiegnie para zakochanych, liście się poruszą. Zawieje wiatr, liście się poruszą i zawirują. I są tacy ludzie, którzy zawsze potrzebują energii cudzej, żeby się poruszyć. Szukają pracy, kiedy szef ich chce zwolnić, szukają zmian, kiedy coś ich naciska. A jak zobaczycie na jajko, symbol życia, jeżeli energia działa z zewnątrz na jajko, to koniec życia, możemy zrobić jajecznicę. Ale jeżeli energia działa od wewnątrz, powstaje nowe życie. Więc warto mieć własną energię, warto inicjować zmiany, własne zmiany, forsować własne pomysły, żyć według własnego scenariusza. A zatem ludzie, którzy są jak liście, ciągle potrzebują innych do zmiany. Ktoś musi coś zrobić, żeby zareagowali. Ale są ludzie jak gwiazdy. Są bardzo wysoko na niebie. Żeby je dostrzec, trzeba podnieść głowę. A więc bądź gwiazdą. Niech cię ludzie podziwiają. I wiesz co? Celuj w Saturn. Celuj w Pluton, w Uran, na Marsa, w Wenus. Celuj. Nawet jeśli nie trafisz, i tak będziesz pośród gwiazd. Dziękuję.